Z BSNJ przyszła kolejna paczka od D'Agostini z zeszytami do czołgu T-72. Zobaczmy, co jest w środku. Nie nakręciłem filmiku z tych części, które poprzednio przyszły. Trochę poskręcałem, ale poczekamy na więcej, żeby po prostu coś klarownego złożyć. Wszystko. Oj. Coś się zablokowało. Oj, coś większego. Oj, mamy kadłub. Górę kadłuba. Dobra, karton na bok. Które numery my tutaj mamy? 11. 11. 9. 10, 8, czyli mamy 8, 11, to rachunek, ok. Czyli mamy 8, 9, 11, 10, ok. Rozpakujemy teraz wszystkie, zobaczymy, co jest w Okej, mamy numer środku. 8, czołg T-72. Zobaczmy, co jest w zeszycie w gazetce. Królowa nie tylko na pustyni, czyli o Matyldzie. Tak jest. Zwycięstwo w cieniu porażki, część druga, czyli chyba jakiejś kampanii zimowej. Sterowany radiem model T-72. No to jest inny model, bo tu jest model, tu jest Tygrys, tu jest KW-2, tu jest nasz T-72. Montaż kołonośne, sekcja prawego błotnika i 5 ogniw. Aha, czyli to, co mamy w zeszycie, części w zeszycie 8. Zapowiedź zeszytu 9. I tu mamy teraz tak. Błotnik z tworzywa i jakaś sprężynka. I to się nazywało kołonośne. Dwie sztuki, tworzywo, zewnątrz guma. Pięć ogniw gąsienic. Łączniki, jakiś plastik i drugi plastik i śrubki. Okej, to był zeszyt. Zeszyt Ósmy. 9. Co jest w środku? A41 Centurion, brytyjski kombatant. Artykulik o tym czołgu. Pierwsza odsłona Blitzkriegu. Sterowany radiem model T-72M2. I tutaj montaż wyposażenia wieży czołgu. Ok, czyli w tym numerze jest wyposażenie wieży czołgu. Zapowiedź 10 zeszytu. Tutaj mamy 5 ogniw gąsienic, śrubki i te elementy wyposażenia wieży. Okej, z tworzywa zielono, takie czarne i jakiś jeden jaśniejszy. O, to coraz więcej części do wieży, może całą wieżę sobie Numer skompletujemy. 10. Strażnik żelaznej kurtyny. Poglądowe zdjęcia, dane to jest o czołgu T-75. Kleszcza Hitlera i Stalina, artykuł z II wojny światowej. Sterowany radiem model T-72, ten, który składamy. Jest to artykuł o zawieszeniu czołgu. Aha, te małe plastyczki takie to są do zawieszenia. I tu jest montaż prawej burty. Ok. Zapowiedź zeszytu 11 i tutaj mamy z tego wynika błotniki prawej burty i to są chyba elementy zawieszenia
Śrubki i 5 ogni w gąsienic. Ok, teraz przejdźmy do zeszytu 11. Zeszyt 11. Zeszyt 11. Konstrukcja i pilne potrzeby. To jest czołg. Te czołgi niemieckie z początku II wojny światowej. Niemiecki Blitzkrieg. Sterowany radiem model T-72, no tak jak zawsze jest jakiś artykuł o jego możliwościach, pokonywanie przeszkód, wybór miejsca. I tu mamy montaż prawa burta. Montaż prawa burta. I tu mamy generalnie w tym numerze zapowiedź 12 zeszytu. W tym numerze mamy jakby górę kadłuba. To nam będzie obrazować wielkość czołgu. Wyjmijmy sobie go z tego plastiku. To jest górna część kadłuba, ale jest ona stworzywa. Jest ona stworzywa. Ok. Złożymy sobie, teraz mamy więcej tych zeszytów, bo mamy od 1 do 11, złożymy sobie to wszystko jak najwięcej się da i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ok, dzięki, na razie, cześć.